Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zygmunt Kopacz z tej strony Open Nexus się kłania. Mam nadzieję, że podbiliśmy Wam już adrenalinę. Jest jeden po. Być może część z Was wątpiła, czy aby na pewno webinaria dzisiejsze się odbywają. Tak, odbywają się. Jesteśmy zwarci i gotowi. Rozpoczynamy dzisiaj cykl 12-miesięczny naszych spotkań dla kupców, spotkań w formie webinariów, na których będziemy się dzielili wiedzą, będą się z Wami dzielili menedżerowie zakupów z bardzo wielu firm. Cieszy nas to, że przybywa Was systematycznie na tym webinarium. W tej chwili jest 71 osób. Mam nadzieję, że ta liczba 72, że ta liczba jeszcze będzie nam tutaj systematycznie wzrastała. Prowadzilibyśmy to nawet gdyby była Was piątka, ponieważ jesteśmy pasjonatami zakupów. Zależy nam na tym, żeby idea dobrych zakupów i te dobre praktyki były jak najszerzej rozpoznawalne, jak najszerzej znane i żebyście z nich mogli po prostu wszyscy korzystać. Osób 74. No serce rośnie tak samo jak liczba uczestników. Forma jest mocno interaktywna, ale to między innymi po to, że chcemy się spotykać częściej. Co 2-3 miesiące organizujemy spotkania dla menedżerów zakupów i podczas tych spotkań no, musicie jednak się pofatygować. Właściwie cała zachodnia Polska przyjeżdża do Poznania, przyjeżdżają ludzie ze Szczecina, przyjeżdżają ludzie z Katowic. No nie chodzi o to, żeby Was co miesiąc ciągać do Poznania, chociaż no, oczywiście warto przyjechać do stolicy Wielkopolski. Natomiast chcielibyśmy, żeby no, ta merytoryka była przekazywana w jak najbardziej przyjazny sposób. W temacie przyjazności no, nie zostaje mi nic innego, jak przedstawić osobę, jedną z bardziej przyjaznych ludzi, jakich znam, no chyba, że trzeba z nią negocjować, no to wtedy jest zdecydowanie ciężej. Pierwszym naszym prelegentem dzisiaj, pierwszą osobą otwierającą w ogóle ten cykl webinariów jest pani Julia Jancy, młoda, bardzo dynamiczna dziewczyna, która już od 7 lat zajmuje się zakupami. Aktualnie z fenomenalnym po prostu procesem, który realizuje, mianowicie przenosi cały procurement dużej firmy ze Szwecji do Polski. Wielkie wyzwanie przed nią. O tym projekcie oraz o innych projektach, które w przeszłości realizowała w różnych firmach, Julia nam za chwileczkę opowie. W temacie samych technikaliów będziecie mogli w tym oknie w lewym dolnym narożniku zadawać pytania, pisać ewentualnie komentarze. Poprosimy, żebyście te pytania pisali w sposób taki dosyć jasny, precyzyjny. Jak Julia skończy swoją prezentację, wybierze kilka z tych pytań i będziecie mogli spokojnie na nie również, będziecie mogli je zadać. Julia na pewno na nie odpowie. Także jeżeli jesteśmy gotowi, to głos oddaję pani Julii. Minimalnie króciutka przerwa techniczna i za chwilkę będzie tu osoba znacznie milsza i fajniejsza ode mnie. Na pewno będzie Wam się dobrze oglądało. Życzę no, jak najlepszego przyswajania wiedzy. Do zobaczenia. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej części webinarium pod tytułem Top 10 najgorszych praktyk zakupowych. Zanim zacznę, jedna uwaga techniczna. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, żebym zwracała się do Was po imieniu. To tyle. Okej, zaczynajmy. Na początek krótka agenda, o czym w ogóle będziemy rozmawiać, tak? O jakich praktykach, jakich praktyk najczęściej nam brakuje w zakupach, tak? To jest przede wszystkim identyfikacja tego, co chcemy kupować. To będą pierwsze 3 slajdy. Kolejne 2 slajdy na temat podejścia projektowego przy prowadzeniu projektów, na przykład sourcingowych. 1 slajd na temat Excela. 1 slajd na temat pali się, czyli pożary wszędzie, zawsze w zakupach, myślę, że w każdej firmie. Kilka słów na temat pasji. I ostatni slajd to będzie czas na pytania. Okej, no to zaczynajmy.
Identyfikacja i identyfikowalność to są pojęcia związane z normą ISO 9001. Zapewne wielu z Was ma w swojej firmie wdrożony certyfikat jakości, ale ilu z Was wie, czym te dwa pojęcia są? Identyfikowalność to jest zdolność do prześledzenia całego procesu zakupowego, tak? Co jest dosyć jakby proste w wielu firmach z tego względu, że proces często jest naprawdę świetnie ułożony, tak? To jest jakaś potrzeba biznesowa, to jest jakaś autoryzacja zakupu, dostawca A, dostawca B, oferta, zamówienie, dostawa, przyjęcie na magazyn i faktura. Ale co z identyfikacją tego, co kupujemy, tak? Z takim bardzo lakonicznym jakby opisywaniem indeksów w sposób zrozumiały od razu, jak się na nie patrzy. Często tej identyfikacji nam brakuje, bo nie wiemy tak do końca, jak się za nią zabrać, tak? Jaka informacja jest ważna przy kupowaniu różnych rzeczy. Usługi są oczywiście bardzo, bardzo rozległym tematem i na tym nie będę się skupiać, bo nie wystarczyłoby nam czasu, ale skupię się bardziej na częściach bardziej przyziemnych. Mam nadzieję, że wiele z tych grup asortymentowych, które będę prezentować, znajduje się w Waszej firmie. Zacznijmy od elementów wykonawczych, czyli wszystkich elementów, które wykonywane są na podstawie rysunków wykonawczych 2D, 3D, czyli PDF-y, DWG, DXF-y, stepy i tak dalej. Pewnie wielu z Was pracuje w branży automotive, tam gdzie coś się wycina, gdzie się coś spawa i tak dalej. Jak mamy takie elementy, warto jest w każdej takiej referencji w naszym systemie jakby zastanowić się nad technologią wykonania, żeby umieścić po prostu w referencji jakąś informację, tak? Ja podaję przykładowe technologie wykonania. To może być laser, to może być woda, to może być spawanie, gięcie, drukowanie 3D czy malowanie. I warto też dodać informacje na temat materiału, z którego ten detal jest wykonany. Dlaczego? Dlatego, że jak odpalacie sobie swoją bazę danych, tak, i przygotowujecie się powiedzmy do wielkiego przetargu na elementy metalowe, to wierzę, że większość z Was w swojej bazie danych ma opis płytka, szafa, jakieś koło zębate, tak, bez informacji na temat technologii materiału, ponieważ one oczywiście znajdują się na rysunkach wykonawczych, tak? Ale uwierzcie mi, że praca z danymi, które są uzupełnione w taki sposób, że zawierają już te podstawowe informacje w samej swojej referencji, mogą Wam bardzo ułatwić pracę. W jaki sposób? W taki sposób, że już patrząc na indeks, nie musicie wchodzić w każdą dokumentację, która jest gdzieś na serwerze umieszczona i wiadomo, dużo czasu zajmuje wyszukanie jej, otwarcie tego rysunku, znalezienie na tabliczce rysunkowej tej informacji, więc warto umieścić sobie, przyjąć jakąś metodologię, żeby ta technologia znalazła się w opisie. Co Wam to da? Jak otworzycie sobie listę indeksów, to od razu będziecie widzieli poziom pracy, jaka Was czeka, tak? Od razu będziecie w stanie sobie pogrupować dostawców i wybrać takiego, który na przykład oferuje Wam wszystkie technologie, tak? Ponieważ bardzo często w elementach wykonawczych jeden z naszych dostawców ma na przykład tylko jedną technologię, na przykład ma tylko laser, tak? I oczywiście mówi, że tak, że może też pospawać i pomalować, ale przeważnie robi to w kooperacji. Dlatego warto jest gdzieś sobie w tej referencji, w opisie indeksu dodać taką informację, bo oprócz tego, że patrzymy na technologię i możemy konsolidować tą technologię, to patrzymy też na materiał. Bardzo często się okazuje, że na przykład w jednej maszynie mamy wszystkie płytki w gatunku stali nierdzewnej 306 czy tam 308, a jedno mamy w 304. I rodzi się pytanie, czy to jest przypadek, że mamy ją w 304, czy może wszystkie możemy mieć w 304. Wiecie, łatwiej jest na to patrzeć, jeżeli te dane są tak naprawdę dostępne, bo jeżeli znajdują się tylko na specyfikacji, to przygotowanie takiego zapytania zajmuje naprawdę dużo, dużo czasu. Elementy znormalizowane. Wydawałoby się, że grupa dosyć prosta.
Tak, ponieważ opisane są za pomocą norm europejskich, DIN, ISO, za pomocą rozmiaru, tak, za pomocą materiału, z którego są wykonane, klasy wytrzymałości, powłoki i napędu. Ale zastanówcie się, jak kupujecie śruby, w ilu indeksach macie faktycznie umieszczone te informacje? Bo wydaje mi się, że w większości przypadków będzie to raczej informacja dotycząca tylko rozmiaru. Niestety. Tylko rozmiaru. Co nam da umieszczenie tej informacji w referencji? To, że możemy sobie spojrzeć na te śruby pod trochę innym kątem, pod trochę takim linowskim kątem, tak? W wielu firmach pewnie elementy znormalizowane nie stanowią dużej grupy budżetowej, aczkolwiek warto jest optymalizować również ten obszar. Co nam daje umieszczenie na przykład numeru normy w referencji, rozmiaru powłoki, tak, i sposobu napędu? Daje nam to, że możemy sobie to pogrupować, ponieważ może się okazać, że w większości korzystasz ze śrub DIN 912, i tylko jedną masz w 933, tak? I może można ją zamienić na 912. Dążmy do konsolidacji, dążmy do unifikacji, tak żeby te dane były identyfikowalne od razu, jak spojrzysz na indeks. Teraz właśnie prowadzę odnośnie śrub projekt relokacji całego procurementu ze Szwecji do Polski. I muszę przyznać, że temat śrub jest dla mnie tematem najtrudniejszym. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest temat dla mnie najtrudniejszy, ponieważ ja nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat normy. Naprawdę, tak jak istnieje dokumentacja techniczna do prawie każdej części wykonawczej, tak, do wszystkich innych specyfikacji, tak śruby zawsze były gdzieś z boku, tak? Bo one przeważnie też nawet nie idą przez gospodarkę magazynową, tylko przez typowy kanban i supermarket. I teraz wyobraźcie sobie, że mam 200 śrub, które mam zrelokować do Polski, i zdiagnozowanie, jaka jest w ogóle ta śruba, jaki jest DIN tej śruby, tak, norma i tak dalej, dowiedzenie się tego, zajęło nam kilka dni z dostawcą, który siedział u nas na dole w stołówce i śrubka po śrubce, dysponując jedynie rozmiarem, ustalał normę, wertując cały katalog. Także nie jest to duża kosztowo grupa, ale to jest grupa towarów, które naprawdę potrafią przysporzyć sporo, sporo problemów. I widząc od razu, jaka to jest norma, tak, może się okazać na przykład, że większość śrub masz w ocenku, część masz czarnych. To zadaj pytanie, a dlaczego nie mogę mieć wszystkich czarnych? Czarne są tańsze, tak? Dlaczego mam część śrub w klasie 8-8, a część w 4-8? A może mogę mieć wszystkie w 4-8? Dążmy naprawdę do unifikacji, bo tutaj akurat w tym zakresie ona jest mozolna i żmudna, bo to jest zebranie danych, ale naprawdę opłaca się pod takim kątem optymalizacji. Kolejna grupa to jest tektura, tak? Czyli wszystkie jakieś kartony, owijki, opakowania. Jak opisywać tekturę? Przeważnie mamy na przykład w systemie plaster miodu, karton, przekładka. Okej, ale patrzysz na to i wiesz, co to jest? Wiesz, patrząc na samą referencję, co kupujesz, gdyby ciebie ktoś zapytał albo nagle kazał ci przeprowadzić jakąś kontrolę jakości i potwierdzić, że to, co kupujesz, jest zgodne ze specyfikacją? Założę się, że nie wiesz, że musiałbyś sięgnąć jednak gdzieś na serwer do specyfikacji, żeby sprawdzić te dane. Co jest ważne przy tekturze? Przy tekturze ważne są wymiary tego wyrobu, które kupujemy, tak? Warto znać rodzaj tej tektury, warto wiedzieć, jaka fala jest tej tektury, ile warstw. Warto znać gramaturę i przy kartonach oczywiście rozkrój i layout. Co nam dają te informacje, jeżeli umieścimy je w referencji?
dają nam możliwość konsolidacji tego, tak? Czyli jeżeli umieścisz wymiar wyrobu gotowego w referencji każdego kartonu, jaki kupujesz, będziesz w stanie bardzo łatwo wyszczególnić sobie kartony, które są do siebie rozmiarowo zbliżone, tak? Może się okazać, że jeden karton od drugiego różni się 5 mm albo 5 cm. Może warto zastosować jeden rozmiar i dodać jakieś wypełnienie w postaci plastra miodu albo nomapaku, albo jakiegokolwiek innego rozmiaru. Ale oczywiście, jeżeli nie będziesz miał tych danych, to będziesz musiał sięgnąć do dokumentacji. Kto z nas ma czas sięgać do dokumentacji na co dzień w pracy operacyjnej? Okej, jak uruchamiamy projekt sourcingowy, jasne, że mamy na to czas. Ale im więcej osób patrzy na te dane, uwierz mi, im więcej osób na nie patrzy, tym lepiej. Bo nawet każdy specjalista do spraw zakupów, jak będzie patrzył, to gdzieś tam może mu się lampka zapali, że podobny rozmiar już widziałem. Podobną falę widziałem. Tak? Idźmy dalej. Kolejna grupa. Elementy handlowe, czyli elementy, przy których producent jest istotny, tak? Czyli na przykład wszystkie czujniczki, bezpieczniki, cała praktycznie elektronika czy jakieś inne części wykonywane, nie wiem, plastikowe. Zawsze można opisać za pomocą numeru katalogowego producenta i nazwy tego producenta. Przeważnie w systemach ERP można zauważyć nazwy w stylu przycisk, zamek, ochronniki słuchu. Okej, ale pomyśl, co ci da umieszczenie tych referencji w samym opisie. Tak, może się okazać, że pod jednym indeksem, pod dwoma indeksami masz tą samą rzecz, tak? Tylko że opis był inny, ale jak dodasz numer katalogowy, to się okaże, że to jest to samo. Idźmy dalej. Elementy handlowe, czyli takie elementy, przy których producent nie jest istotny. Tak, możemy opisać za pomocą parametrów, które są istotne, czyli na przykład wymiarów, szerokość, długość. Możemy opisać za pomocą grubości, jeżeli mówimy o jakichś płytkach, za pomocą średnicy, za pomocą koloru, nawoju czy materiału. Tak, na przykład pewnie w systemie przeważnie macie plexi. Albo w co lepszych systemach będzie to plexi 50x30 mm. Lub na przykład taśma samoprzylepna, tak? I tylko ten magazynier wie, że ta taśma to jest ta właśnie taśma samoprzylepna, bo ta taśma samoprzylepna A to już jest inna. No i oczywiście mamy usługi, ale to jest bardzo szeroki temat, to są wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne. Przykładowa referencja, możecie sobie zerknąć. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kupcy zajmują się sourcingiem, tak, ale pamiętajmy o tym, że im więcej osób patrzy na te dane, tym więcej może zobaczyć, tak? Jeżeli będziesz miał w numerze, w nazwie indeksu, te informacje, to teraz pomyśl sobie, towar wchodzi na magazyn, tak? I co się dzieje? Magazynier generuje PZ-kę, tak? Więc jest pierwszą osobą, która robi kontrolę jakości na wejściu, ponieważ on widzi, odbierając przycisk, tak? Masz w referencji tylko napis przycisk. No okej, no to przyjechał przycisk, tak? Wkłada go na magazyn, no bo przyjechał przycisk, no było napisane, no to było, tak? Był numer zamówienia, no to przyjął. Wkłada to na magazyn, produkcja rusza, szybkie zlecenie, nagle robimy kontrolę jakości, okazuje się, że to nie ten przycisk. Bo nigdzie magazynier nie miał numeru referencji. A teraz wyobraź sobie inną sytuację. Wyobraź sobie, że przychodzi ten przycisk i on patrzy sobie na PZ-kę i widzi. To miał być przycisk 1, 2, 3, 4, 5, myślnik 6, 7, 8 producenta ABC. I od razu w kontroli na wejściu widzi, że to nie jest to samo. Więc od razu ma szansę zareagować, tak? Są takie rzeczy, które się naprawdę rzucają w oczy. Więc już ten pierwszy etap kontroli możemy zaszczepić w magazynie. Idźmy dalej. Przy pracownikach, gdzie dalej idzie ten towar? Mamy pracowników produkcyjnych, tak? Którzy codziennie pracują na tym. Niech oni też na to patrzą. Przecież oni, jeżeli będą widzieli referencje, tak? Że mają zastosować zamek o numerze 91234006 producenta ERF, to zmniejszamy ryzyko jego pomyłki, tak? Ponieważ jeżeli on ma na półce 10 zamków,
tak? Każdy różni się tylko, powiedzmy, nazwą producenta czy numerem referencyjnym, a w wyglądzie niekoniecznie, to dajmy im szansę wyeliminowania tych błędów za pomocą właśnie dostarczenia im tej wiedzy ad hoc, tak? A nie tylko informacji, że to ma być zamek z półki numer 4, ponieważ jeżeli magazynier będzie miał gorszy dzień i do półki numer 4 nie włoży zamka A, tylko włoży zamek B, to skąd będziesz wiedział, że wziąłeś dobry zamek? Zwiększajmy ilość ludzi, którzy na to patrzą. Idźmy dalej. Dział zakupów, tak, czyli operacyjna praca, codzienna praca zakupowca. Każdy z nas gdzieś tam przechodził przez ten proces i to jest o wiele łatwiejsze. Po pierwsze, o wiele łatwiej zapamiętać, co się kupuje, jeżeli jest więcej danych, tak? Jeżeli masz opisane indeksy za pomocą płytka albo śruba, no to ciężko jest zapamiętać, która to jest płytka, tak? Ale jeżeli wiesz, że to jest płytka z ABS-u, ta w grubości 4 mm, no to już masz więcej informacji, tak? Więcej gdzieś tam z tyłu głowy zostaje i patrząc na tą płytkę w cyklach, nie wiem, tygodniowych czy dziennych, tak, oglądając te dane, mieląc te dane non-stop, naprawdę specjaliści są w stanie dojść do rewelacyjnych wniosków, naprawdę do rewelacyjnych wniosków i bardzo często zdarza się tak, że to specjalista do spraw zakupów podsuwa pomysł do optymalizacji sourcingowej kupcowi. I teraz przejdźmy do kupca, tak? Czyli do osoby, która typowo zajmuje się sourcingiem. Dlaczego sourcing jest trudny? Dlatego, że my mamy problemy w gromadzeniu informacji, tak? Bo nie wiem, zapisujemy informacje gdzieś na serwerze, tak? I wtedy taki sourcingowiec, taki kupiec zaczyna swoją pracę i czasami się okazuje, że nie idzie to tak szybko, jakby się chciało, tak? No bo wysłaliśmy zapytania, no i co dalej? No i się okazuje, że nasz dostawca ma 10 tysięcy pytań, tak? No więc oczywiście odpowiadamy mu na te pytania. I okej, po pół roku, robimy sobie przetarg, tak? Wybieramy najlepszego, idziemy dalej. Podpisujemy umowę, po pół roku robimy odświeżenie ofert. I co się dzieje? Te same pytania. Jeżeli pojawiły się raz, tak, to trzeba coś zrobić, albo z dokumentacją, albo z referencją. Ja jestem wielką zwolenniczką tego, żeby faktycznie w nazwie indeksu, czy w numerze vendora, nie wiem jak to się nazywa w waszych systemach, ale żeby kłaść tam jak najwięcej informacji, bo wiele razy miałam do czynienia też z takimi sytuacjami, które znaleźli magazynierzy. Na przykład były kupowane płyty plexi, tak, w referencji była grubość 5 mm, dojeżdżała 3, tak. Płyta plexi, kto by w ogóle puścił ją do kontroli jakości? To jest jakiś materiał wypełniający, nikt w ogóle się nad tym nie skupiał, tak. Ale magazynier, chwytając tą płytę, patrzy na nazwę indeksu, mówi, kurczę, coś tu jest nie tak, przecież to nie ma 5 mm. I wtedy faktycznie udawało nam się wyłapywać te niektóre kruczki. A poza tym to jest bardzo fajna broń na dostawców. Bo jeżeli twój dostawca jest świadomy tego, że ty doskonale wiesz, co chcesz kupić, tak, że ty wiesz, co jest ważne w opisie tego towaru, że ty wiesz, że ty chcesz kupić karton w takiej gramaturze, czy że chcesz kupić woreczek strunowy w takich rozmiarach, czy że na przykład na twojej taśmie twoja taśma samoprzylepna ma mieć 1000 metrów bieżących, a nie 100. To uwierzcie mi, będą do was zupełnie inaczej podchodzić, zupełnie inaczej będą podchodzili do współpracy z wami, bo będą wiedzieli, będą świadomi tego, że wy jesteście świadomi tego, co robicie, tak? I dzięki temu wiele, wiele projektów sourcingowych idzie naprawdę o wiele szybciej, idzie szybkie quick winy zrobić, tylko mając jakieś tam informacje w referencji. I teraz, okej, stwierdzamy, że chcemy faktycznie podjąć taki projekt sourcingowy, no i co robimy? Źle. Robimy to źle, dlatego,
że nie mamy podejścia projektowego w takich projektach. Tak? Przeważnie to się odbywa na takiej zasadzie, że macie polecenie od dyrektora, od kierownika, od szefa wszystkich szefów, że macie obciąć koszty o 10% i że macie to zrobić w przeciągu 3 miesięcy. Okej, ale czy ty na pewno wiesz po takiej informacji, gdzie chcesz iść? Nie wydaje mi się. To jest takie zawsze bardzo górnolotne powiedzenie liczby. Tak, liczby są ważne, ale jeżeli nie wiesz, dokąd chcesz iść, nie ma znaczenia, którą drogą pójdziesz, tak? W podejściu projektowym jest więcej czasu jakby na starcie tego projektu, tak? Ponieważ co musisz mieć? Musisz mieć uzasadnienie biznesowe. Musisz wiedzieć, dlaczego to robisz, tak? I musisz to uzasadnienie biznesowe jakby walidować cały czas, tak? Musisz mieć grupę projektową, musisz mieć zdefiniowane role i obowiązki, musisz mieć zadania, które będą tą drogą i jasno określony cel. I teraz, dlaczego to jest ważne? Uzasadnienie biznesowe może być różne, tak? To może być, no, nie wiem, konsolidacja dostawców, obniżenie cen, to może być jakaś tam eliminacja błędów. Czasami też pewne projekty uruchamia się tylko ze względu na rozwój pracowników, których masz. Nie zawsze one są skonsolidowane z obniżaniem kosztów. Czasami są to jakieś projekty small improvements w zakupach, tak? Czasami warto uruchomić jakiś projekt zakupowy, żeby rozwijać relacje między działami, albo żeby ludzie, którzy ze sobą współpracują, mieli szansę lepiej zrozumieć swoje potrzeby, tak? Czego od siebie faktycznie oczekują. Uzasadnienie biznesowe w każdym projekcie jest mega istotną rzeczą z tego względu, że biznes się zmienia. I to, że tydzień temu to było ważne, żeby znaleźć, nie wiem, nowego dostawcę na kartony, po tygodniu może się okazać, że nie jest ważne. Wiesz dlaczego? Bo kupujecie maszynę, która będzie wycinała wam kartony, tak? Więc zawsze z tyłu głowy trzeba mieć tą świadomość, dlaczego my to robimy, tak? I warto jest to mieć faktycznie gdzieś spisane, żeby w takich chwilach zwątpienia się do tego odnieść. Grupa projektowa przy projektach sourcingowych. Nie jestem zwolenniczką prowadzenia projektów samodzielnie, tak? Bo faktycznie my jesteśmy okej, jesteśmy kupcami, zakupowcami, kierownikami, jasne, możemy, tak? Ale nasza rola przeważnie polega na zbieraniu wiedzy. My wiemy, jako pracownicy zakupów, u kogo i za ile można to kupić, tak? Warto zaangażować pracowników R&D lub menadżerów produktów, ponieważ oni wiedzą co? Oni wiedzą, czego chce rynek, tak? Co może być faktycznie fajne dla końcowego klienta. Warto zaangażować inżynierów produkcji lub pracowników produkcyjnych, ponieważ oni wiedzą, dlaczego warto wprowadzać pewne zmiany, tak? Czasami naprawdę można uzyskać bardzo dużą oszczędność, idąc do pracownika produkcyjnego i pytając go: i słuchaj, a dlaczego ty używasz M10x15, a mógłbyś używać M10x20? I dodalibyśmy tylko nakrętkę, on ci powie: jasne, nie ma problemu, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ale później może się dla ciebie, drogi kupcu, okazać, że tych krótkich śrub, które używasz, tak, to używasz tylko na tym stanowisku, używasz ich tylko 100 rocznie, a twoje MOQ jest 1000. Więc może faktycznie warto się przejść na produkcję, porozmawiać z tymi ludźmi, zobaczyć, co mamy zbliżone, bo może warto jest czasami zastosować dłuższą śrubę i nakrętkę i eliminujemy przy tym MOQ i wszystkie marnotrawstwa z tym związane. Warto też zaangażować magazynierów i księgowość, tak? Ponieważ sourcing to nie jest tylko znalezienie nowego dostawcy, tak? To nie jest tylko znalezienie nowej jakiejś osoby, która się będzie pojawiała w firmie. To jest nowy dostawca, przechodzi przez każdy dział, tak? Więc każdy z działów, na którego nie bezpośrednio wpływa ta praca tego nowego dostawcy, powinien mieć szansę wypowiedzenia się. Na przykład, okej, fajnie, że znalazłeś nowego dostawcę, który jest naprawdę mega tań, ale on dostarcza towar tak spakowany, że magazyn rozpakowuje go nie przez godzinę, tylko przez 3 godziny.
może się okazać, że ten dostawca dostarcza towar, który jest nieopisany, tak? A to jest ważne dla magazynu, żeby towar jednak był opisany. Może się okazać, że dostawca ma problem z wystawianiem faktur na czas. I może się okazać, że księgowość musi robić korekty VAT-u, bo nie dostaje faktur w tym samym okresie rozliczeniowym w skali jednego miesiąca, tylko tydzień później, tak? Zawsze się zastanów, jaki wpływ zmiany tego dostawcy, jaki będzie wpływ też na innych. Jak już będziesz to wiedział, jak już będziesz miał zdefiniowane, kogo ty potrzebujesz, żeby zrobić to faktycznie, efektywnie, bo czasami wiedza jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy tylko zapytać osoby, wystarczy się tak naprawdę przeważnie tylko rozejrzeć, to przejdź do ról i obowiązków, tak? Czyli ustal sobie, czego ty będziesz potrzebował, tak? Czego będziesz potrzebował od zakupów, bo czasami szukamy nowych dostawców, tak, bo biegniemy w pogoni za oszczędnościami. I okej, fajnie. No to znaleźliśmy nowego dostawcę na przykład elementy metalowe, na jakieś szafy. Super, chwalimy się tym, że znaleźliśmy ekstra 50% taniej, tak? Tylko że jak pójdziesz dalej i przeanalizujesz sobie swój zapas magazynowy, który okazuje się, że stanowi pokrycie na kilka miesięcy do przodu, to jaka będzie twoja oszczędność w skali roku? Zawsze takie dane warto jest sobie przygotować przed, czyli zastanowić się, czego mam na magazynie najmniej, co jestem w stanie najszybciej wdrożyć. Nie zajmuj się tym, co masz, gdzie faktycznie, nie zajmuj się detalami, na których rotację masz miesiąc, dwa, trzy, pół roku. To wszystko zależy od specyfiki firmy. Zajmuj się tym, czego masz mało na magazynie, co jest drogie, ponieważ bardzo szybko będziesz w stanie wdrożyć efekty, tak? Bardzo szybko będziesz w stanie pokazać, słuchajcie, nie zaczniemy zarabiać pod koniec roku, jak już zużyjemy cały zapas, który mamy, a pod koniec roku się okaże, że twój dostawca musiał czekać cały rok i oferta jest już nieaktualna, tylko zajmij się tymi efektami, które możesz pokazać za miesiąc. Warto zaangażować pracowników działu R&D lub menadżera produktu, bo oni wiedzą, jakie wymagania ma klient. I może ten biały karton, który kupujesz, wcale nie musi być biały, bo dla klienta to nie ma znaczenia, ponieważ on go na swoim magazynie przepakowuje w swój niebieski, piękny karton. Więc może warto, żebyś zmienił tekturę i kupił szary karton, ale ty tego nie wiesz. To będzie wiedział pracownik R&D i to będzie wiedział menadżer produktu, osoba, która jest blisko, która tworzy jakiś tam design. Warto zaangażować pracowników z produkcji, tak, inżynierów i innych, bo oni będą ci w stanie najszybciej powiedzieć, co można pozamieniać. Oni nawet do tego stopnia będą ci w stanie zweryfikować bardzo często bomy. I powiedzą ci, ale słuchaj, my tego nie używamy, nie kupuj tego. Albo na przykład zamiast tego możemy zastosować coś innego, tak? Może możemy kupić sobie jeden rozmiar trytytki, czyli trytytki po poznańsku, w terminologii opaski kablowej. Kupmy jeden rozmiar opaski kablowej i po prostu go sobie przycinajmy. Po co kupujesz 5 rozmiarów? I jak już będziesz miał zgromadzone te wszystkie role i obowiązki, jak już się dowiesz, jakie są oczekiwania z każdej strony, uwierz mi, będzie ci łatwiej. Będzie ci łatwiej z tego względu, że będziesz świadomy, jak duży wpływ to, co robisz, ma na innych. To jest pierwsze, a po drugie łatwiej będzie ci przeprocesować zmianę, tak? Ponieważ jeżeli zaangażujesz różne działy z różnych obszarów, to oni chętniej będą się z tobą dzielić wiedzą, będą mniej negatywnie podchodzić do tych pierwszych przecierania szlaków z nowym dostawcą, tak? Jeżeli zdarzy mu się jakaś skucha w dostawie, to ten magazynier przymknie oko, no dobra, okej, on się uczy, tak? Ale jeżeli zrobisz to bez ich wiedzy, możesz trafić na jakiś opór. Dlatego to jest ważne, żeby faktycznie mieć trochę czasu przed, żeby się przygotować, żeby zrozumieć, bo później etap procesowania tego sourcingu jest o wiele szybszy i przebiega w o wiele przyjemniejszej atmosferze. Kolejny błąd, jaki myślę, że wszyscy robimy w zakupach, to jest Excel. Tak, Excel jest to narzędzie do analizowania i nasz system ERP jest narzędziem do pracy. Tak, ale w wielu firmach jest tak, że Excel jest narzędziem do naszej pracy codziennej. Tak, i takie osoby, ostatnio się śmialiśmy,
w firmie, bo sami też działamy na kilku potężnych Excelach, że powinniśmy wszyscy się udać na psychoexceloterapię, tak? Ponieważ w pewnym momencie się okazuje, że tak naprawdę jedyne, co masz w systemie, to jest lista indeksów i lista vendorów, tak? Lista dostawców. A cała analiza, cała ta potężna maszyna, która umożliwia tobie podejmowanie decyzji, jest poza systemem. Dlaczego? Bo system nie działa, tak? Ale przeważnie jest tak, że niestety system działa. Tylko że dane, na których my pracujemy, na które nie zwracamy uwagi na co dzień, bo wiecie, każdy z nas ma swoje gdzieś tam na pulpicie, w folderze dostawcy 5000 Exceli, tak? Więc ja preferuję trochę inne podejście. Odejdźmy od tego, żeby analizować w Excelu, bo Excel przede wszystkim nie jest narzędziem, które pracuje online. Tak? On jest zawsze offline. To jest produkcja, to jest taka maszyna, która cały czas się zmienia. Tak? W tej chwili masz 10 na magazynie, ale za 2 godziny okaże się, że masz 0, tak? A w swoim Excelu będzie 10. Więc w sumie okej, nie zamawiaj, bo masz. Tak? Tracisz czas. Do czego warto wykorzystać Excela? Excela bardzo łatwo jest wykorzystać do naprawienia systemu i znalezienia jego błędów i wprowadzenia pewnych korekt. Czyli bardzo polecam w Excelu funkcję wyszukaj pionowo i tabela przestawna. To jest must have dla każdego. Pierwsza analiza, którą warto sobie zrobić, to faktycznie warto sobie wywalić z systemu taki item master data i sparować sobie z tego 3 pivoty, tak, 3 tabele przestawne. Jedną z analizą safety stocków, lead time'ów i MOK-u w odniesieniu do konsumpcji, tak, to jest pierwszy pivot. I to już ci powie, czy ty masz dobre safety stocki ustawione, bo może system ci pokazuje dlatego, że masz mega wysokie safety stocki, tak, a nie potrzebujesz, bo twoja konsumpcja na przestrzeni ostatnich 3 lat spadła. Może się okazać, że masz mega wysokie MOK-u, tak? A nie potrzebujesz tak wysokiego MOK-u, bo po co ci 500 sztuk, jeżeli ty w zeszłym roku zużyłeś 100, tak? Popatrz na to. Może się okazać, że masz mega długie lead time w systemie, tak? Albo wszystko masz na lead time systemowym, czyli nie wiem jak u was jest, ale przeważnie to jest albo 0 dni, albo 1 dzień i dowiadujesz się za późno o tym. Tak. Drugie, do czego warto wykorzystywać Excela, no to jest prognoza, tak? Czyli forecasty dla dostawców. Warto jest sobie zawsze wywalić z systemu pewne dane, poparować to sobie z tym, ile faktycznie będzie nam potrzebnych i w jakim okresie czasu, tak, żeby ich informować. Pamiętajcie, że forecast nigdy nie jest zobowiązaniem, tak? To jest tylko propozycja zakupu, tak? I trzeci Excel, który jest też fajnym narzędziem, to jest konsolidacja, procent konsolidacji. Bardzo prosta analiza. Wrzucacie wartości vendorów, takich codziennych, z którymi faktycznie kooperowaliście przez ostatnie 2 lata, 3 lata, okres kooperacji jest dowolny do wyboru i wrzucacie w wiersze vendorów, a w wartości ilość indeksów. I to jest ciekawe spostrzeżenie, tak? Bo bardzo często mamy bardzo dużo pracy operacyjnej i nie wyrabiamy się z tym, co robimy, niestety. Mamy czas, ale nie mamy czasu na analizę. I powiem wam, że jak zrobiłam taką analizę, robiłam ją praktycznie w każdej firmie, w której pracowałam i w każdej firmie wnioski były te same. U 2, 3, 4, maksymalnie chyba 5 dostawców faktycznie kupowaliśmy dużo indeksów, tak? Ale u sporej rzeszy było bardzo dużo dostawców jednorazowych, jednostkowych, jeden indeks, tak? Jak robiłam to w firmie, w której obecnie pracuję, tam mamy około 400 dostawców i to jest około 8-9 tysięcy indeksów, tak? I okazuje się, że 60% dostawców to są dostawców, których kupujemy mniej niż 10 indeksów. I wyobraźcie sobie, jak wielki jest nakład pracy w stosunku do efektów. Praktycznie jest nieporównywalny. Dlatego warto Excela wykorzystywać do tego, żeby faktycznie po pierwsze wyłapywać te
powody, dla których wasz system gdzieś tam się wykrzacza, tak? Zróbcie sobie pivota, zobaczcie, może to chodzi tylko o dane, które są w systemie, tak? A może to są jakieś niedomknięte zamówienia zakupu sprzed 2 lat, które gdzieś tam system widzi, że są, a faktycznie ich nie ma. Wykorzystujcie Excela do prognozowania dla waszych dostawców i wykorzystujcie go do badania tego procentu konsolidacji, bo to też wam powie, w którą stronę pójść, tak? Może niekoniecznie kupiec musi się zajmować dostawcą, u którego kupujemy jeden item. Może warto uruchomić small improvement w zakupach operacyjnych i każdemu specjaliście dać po jednym takim dostawcy, żeby zweryfikował, co to jest za jeden indeks i żeby znalazł go wśród obecnej już gamy dostawców, tak? Idźmy dalej. Kolejne, czego nie powinniśmy robić w zakupach, to jest pali się. Tak, wszędzie się pali, słuchajcie. Pracowałam kiedyś w firmie, gdzie ilość pożarów w ciągu jednego dnia dochodziła do 20. 20 brakujących indeksów na produkcji w toku. I uwierzcie mi, my biegaliśmy za tymi pożarami, nie robiąc nic innego. Bardzo, bardzo ciężka praca, bardzo dużo przede wszystkim energii włożonej w takie gaszenie pożarów. Okej, jest sytuacja kryzysowa, musimy działać, ale powiem wam tak, pewnego dnia podjęłam decyzję, że nie zgadzam się z tą sytuacją, nie zgadzam się na to, że nie zgadzam się na braki i będę walczyć z tą sytuacją. Zaczęłam się zastanawiać jak. Nie miałam jakby pomocy z systemu, bo to był faktycznie wielki, wielki moloch, gdzie wiele cleaning up processów trzeba by było zrobić, żeby to faktycznie posprzątać. Więc mieliśmy taką listę z brakami, z tymi pożarami naszymi, które były nam zgłaszane. Tak? I jedyne, co znajdowało się w tej liście, no to był numer indeksu, to był opis tego indeksu i brakująca ilość, tak? No i teraz, co firma widziała? No, że zakupy nie kupiły. No bo nie kupiły, no bo nie ma towaru na magazynie, tak? A my chcemy produkować, a go nie ma. No i oczywiście wokół tego mnóstwo emocji totalnie niepotrzebnych, więc zrobiliśmy jedną ważną rzecz. Dodaliśmy kolejne pole, które się nazywało powód braku. I wprowadziliśmy kilka parametrów. Na przykład P1, czyli brak indeksu w BOM-ie. P2, nieaktualny stan na magazynie. P3, zła ilość w BOM-ie, tak? Bo możesz mieć w BOM-ie, że zużywasz jedną sztukę, a ty zużywasz ich 10, skutek czego jak puszczasz to wszystko automatycznym rozchodem na backflashu, to się okazuje, że tak naprawdę skonsumowałeś 10. System widzi, że skonsumowałeś jedną, więc w sumie to nie masz nic, ale system mówi ci, że masz 9, tak? Później miałyśmy problemy z MRP, ale nie problemy, że nam system jakoś źle przeliczył, tylko czasami wygenerowanie MRP było niemożliwe. Po prostu. Za dużo operacji, coś się wykrzaczało i były takie dni, gdzie faktycznie MRP mieliło się kilka ładnych godzin i niestety czasami się tego nie udało zrobić. I oczywiście był też powód, kiedy my tego nie zamówiliśmy. I wiecie, co się stało? Fajna rzecz. Po pół roku mój były szef przyszedł do mnie i powiedział do mnie takie zdanie, wiesz co, Julia, jestem zdziwiona, ale nie ma braków. Nie ma braków. I uwierzcie mi, tych braków nie było. Zredukowaliśmy całkowicie ich ilość do tego stopnia, że po kilku miesiącach, oczywiście na początku wszyscy byli bardzo, bardzo źli, było bardzo dużo telefonów z pytaniem, a dlaczego ty napisałeś, że tego nie ma w BOM-ie? No, napisałam, że tego nie ma w BOM-ie, bo tego nie było w BOM-ie. Jeżeli nie mam szansy czegoś kupić, to tego nie kupię. I po wielu, wielu miesiącach prowadzenia takiej analizy przygotowaliśmy takie zestawienie, najczęstsze kody braków, tak? I okazało się, że faktycznie najczęstsze kody braków to były jakieś tam niezgodności w listach materiałowych. I wyobraźcie sobie, że został uruchomiony projekt rewizji list materiałowych. I braki, uwierzcie mi, zostały wyeliminowane z 20 dziennie do 2 na tydzień. I dzięki temu zyskaliśmy więcej
jakby siły przebicia, tak? Siły przebicia, ludzie najpierw do nas zadzwonili i powiedzieli: słuchaj, nie mamy tego na magazynie, a mamy w systemie, weź to zamów. Zamiast od razu zgłaszać, że brak, bo zauważyli, że my to analizujemy, że dla nas to jest ważne, że szukanie przyczyn jest ważne. Okej, pali się, idź, ugaś, tak? Ale znajdź 5 minut, żeby się zastanowić, co zrobisz, żeby się nie zapaliło następnym razem. Pomyśl, jak skończysz, tak? Bo faktycznie nasza najgorsza praktyka, i zawsze będę to mówić, to jest właśnie to gaszenie pożarów, tak? Bez takiego myślenia, później bez takiej analizy przyczyn. I ostatnia najgorsza praktyka zakupowa, którą niestety widzę w wielu przypadkach, teraz też jestem w etapie otwartych rekrutacji, więc mam możliwość jakby badania rynku w czasie bieżącym, to jest pasja, a raczej brak. Tak? A raczej jej brak. Bo wszyscy w zakupach, może nie wszyscy, ale naprawdę 90% osób, z którymi się spotkałam w zakupach, jeżeli chodzi o moją pracę zawodową, tylko w firmach, w których pracowałam i przy rekrutacjach, które miałam możliwość prowadzić i gdzieś tam przy luźnych rozmowach, w większości ludzi naprawdę, oni tylko chcą kupować. Oni chcą przyjść do pracy, żeby im ktoś powiedział, ile oni mają kupić, na kiedy, tak? A oni wygenerują zamówienie i niech się dzieje. Słuchajcie, zakupy to jest chaos. W chaosie rodzi się szaleństwo. W szaleństwie pasja. A w pasji geniusz. Więc zdecydujcie, czy wolicie, kim wolicie być. Ja zdecydowanie wolę być geniuszem i tam, gdzie jest chaos, gdzie jest szaleństwo, gdzie wszystko dzieje się bardzo, bardzo dynamicznie, nagle, tak spontanicznie, gdzie tak naprawdę to generowanie zamówień odchodzi na dalszy plan, bo bardziej skupiamy się na tym, żeby robić to, co robimy z pasją, tak? Żeby czerpać bardzo dużo satysfakcji z tego, co robimy. Ja kocham moją pracę i zawsze to powtarzałam, lubię to, czym się zajmuję, chociaż wielokrotnie jest to dla mnie bardzo trudne, bo wiele razy muszę gdzieś szukać tej wiedzy, muszę zdobywać tą wiedzę przy dużych projektach sourcingowych czy przy projektach relokacji. Tam jest wiele rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę i uwierzcie mi, to są takie projekty dedykowane naprawdę dla ludzi z pasją. Dla ludzi, którzy kochają zakupy, niekoniecznie swoich dostawców. Chodzi o to, żeby kochać zakupy. Z dostawcami mam mieć dobre relacje, ale jednak oni muszą wiedzieć, że tutaj jest ostra weryfikacja. I taka rada, poszukajcie w sobie czegoś właśnie takiego, co kochacie w swojej pracy. Będzie wam wtedy łatwiej odnaleźć się w tym szaleństwie i pamiętajcie, że to wy tworzycie swoje środowisko, tak? Że to, że dookoła jest chaos, to nie jest dlatego, że ktoś. To przeważnie jest dlatego, że ja. Tak? Bo to ja tworzę swój taki ekosystem zawodowy, który jakby codziennie gdzieś tam przetwarzam, tak? I to ja mam wpływ na to, jak to wygląda dookoła. I teraz albo znajdę w sobie motywację i siłę i będę jak czołg i będę iść do przodu i mówić: nie zgadzam się, nie musisz to poprawić, nie musisz to wprowadzić do domu, nie musisz zaktualizować tą ilość. I dzięki takiemu podejściu, tak, gdzie bez pasji to już naprawdę ludzie rezygnują. Ludzie po prostu rezygnują, bo nie chce się nikomu cały czas mówić: nie, musisz to poprawić, bo to musi działać, wiesz, bo to jest ważne, żeby to działało, bo to jest ważne, żebyśmy podejmowali dobre decyzje, tak? Naprawdę trzeba mieć w sobie bardzo dużo determinacji i znajdźcie w sobie tego jak najwięcej, bo naprawdę to jest mega, mega ważne i później te takie małe szczęścia, które nas spotykają, kiedy okazuje się, że 5 razy nam się jakiś tam detal zapalił, aż przestał się palić, tak, bo wyeliminowaliśmy problem, bo mieliśmy taką motywację w sobie, żeby to zrobić. To są naprawdę fajne momenty. I na tym może ostatni slajd, już taki kończący moją część webinarium, to są 4 takie tytuły,
topowe dla mnie, naprawdę bardzo topowe, jeżeli chodzi o same zakupy, bo jeżeli mówilibyśmy o zarządzaniu zespołem, to mogłabym, czy zakupami, to mogłabym wskazać jeszcze kilka innych pozycji. To jest przede wszystkim sztuka wojenna o strategii. O strategii w bardzo, bardzo ciekawych słowach. To jest na pewno książka Prince 2. Prince 2, czyli o zarządzaniu projektami. Nawet jeżeli nie zamierzacie podchodzić do certyfikatu z Prince'a, to warto sobie ją przeczytać, bo jest napisana w świetny sposób i jakby rzuca światło na to, na co warto zwrócić uwagę, tak, przy zarządzaniu czymkolwiek. Pamiętajcie, że zakupy to są naprawdę czasami bardzo skomplikowane, nam się wydaje, że zadania. A to są naprawdę bardzo duże projekty, którymi trzeba zarządzać. I ostatnie dwie pozycje, to jest ten sam autor, to są dochodząc do tak i odchodząc od nie. To są pozycje na temat prowadzenia negocjacji, ale nie mówię tutaj tylko o negocjacjach takich biznesowych, o spotkaniach negocjacyjnych, gdzie mówimy, rozpatrujemy jakąś ofertę. Tylko mówię o takiej współpracy codziennej, tak, z trudnym klientem wewnętrznym. W książce Odchodząc od nie jest taki fajny arkusz przygotowania do negocjacji. Jedna strona A4, co musisz wiedzieć przed. Naprawdę serdecznie polecam. Także z mojej strony, jeżeli chodzi o prezentację, to wszystko. Przejdziemy teraz do pytań. Mamy pierwsze pytanie od pana Krzysztofa Sobolewskiego. Pytanie brzmi, a co w przypadku zmiany specyfikacji materiałowej przy niezmienionej funkcjonalności? Tworzymy nowy produkt w systemie? Według mnie tak. To znaczy, jeżeli każda zmiana to jest coś innego. Funkcjonalność jest z technologicznego punktu widzenia, tak? Ale z naszego zakupowego. Wyobraź sobie taką sytuację. Wrócę do śrub, bo one są jakby chyba wszystkim znane i najbardziej bliskie. Masz śrubę M5x10 w klasie 8x8, tak? Podejmujesz decyzję, że zostawiasz rozmiar, ale zmieniasz klasę, tak? Więc zmieniasz sobie w referencji z 8x8 na 4x8. I teraz po pół roku, już o tym nie pamiętam, ty pewnie będziesz pamiętał, ale przyjdzie jakiś kupiec czy ktoś inny, kto może o tym nie wiedzieć. I on sobie wywali raport, tak? I co on zobaczy? Że kupowałeś śrubę M5x10 4x8 w cenie 8x8. Dlatego zawsze warto tworzyć nowe indeksy, żeby jakby zachować tą identyfikowalność tego indeksu, tak? Żeby nie zamazywać tych statystyk. Kolejne pytanie jest od pana Piotra Matlejewskiego. Identyfikacja. Ogromna ilość indeksów i czasami jedna rzecz potrafi być zakładana jako pozycja lub indeks razy kilka. Jak z tym walczyć? Walczyć z tym można na wiele sposobów. Przede wszystkim musisz znaleźć osobę, single point of contact, jedyną osobę, która będzie zakładała te indeksy. Może to być ktoś z działu zakupów, może to być ktoś z działu planowania. Ja zawsze mówiłam, że to jest raczej broszka planowania. Dział zakupów powinien tylko uzupełniać pewne referencje, tak? Ale jeżeli masz dużą ilość indeksów, to ja na twoim miejscu w pierwszej kolejności zrobiłabym analizę rotacji i wywaliłabym z bazy wszystkie indeksy, które nie rotowały mi w przeciągu ostatnich, nie wiem, 5 lat, albo wszystkie, które nie znajdują się w BOM-ie, żeby tą bazę jakby trochę uszczuplić, tak? Możesz pogadać z magazynem. Oni przeważnie są w stanie ci powiedzieć, pod jakimi indeksami są te same śruby, tak? Czy tam te same części. Oni na co dzień z tym pracują, więc oni będą w stanie ci pomóc. Możesz też pogadać z IT, żeby zrobili ci jakiś global upload całej bazy danych. Oczywiście musiałbyś usiąść i sobie przygotować, ale zawsze warto iść w tą stronę. Kolejne pytanie od pana Piotra Klimko. Stosujemy rewizję przy niezmienionym indeksie. My też. Rewizja czy indeks? Nieważne jak, ważne, żeby konsekwentnie. Okej. Okay. Tu akurat mam bardzo fajny przykład, bo też na tym też tak pracujemy, że mamy jakiś item, na przykład szafa.
tak? Jest to element wykonywany na podstawie rysunków 2D, 3D. I teraz numer rysunku jest ten sam, ale zmienia się rewizja. I u nas akurat w systemie działa to tak, że mamy osobne pole do nazwy indeksu, osobne pole do nazwy rysunku, który jest unikatowy, i osobne pole do rewizji. I wtedy zmieniasz tylko jedno pole, tak? Numer rysunku pozostaje ten sam, wrzucasz sobie na zamówieniu zakupu, robisz zmianę layoutu i wrzucasz sobie tam indeks, numer rysunku i rewizja. I wtedy w razie jakichkolwiek jakby reklamacji, że się tak wyrażę, ty masz ręce czyste, ponieważ jeżeli twój zakupowiec nie zwrócił uwagi na to, że była inna rewizja i zapomniał wysłać tego rysunku, to twój dostawca powinien zwrócić na to uwagę. Ponieważ jeżeli potwierdził ci zamówienie zakupu, to znaczy, że zgadzasz się z wszystkimi warunkami tego zamówienia i znaczy, że je zrozumiał, tak? Jeżeli nie miał rewizji czwartej, to powinien o nią zapytać. Także tutaj może faktycznie będzie pomocny kontakt z IT po to, żeby dodali nowe pole na itemie. To może być pole typu liczba, to może być pole ograniczone znakowo do 2 czy tam 3 znaków i faktycznie tam sobie powrzucacie numery rewizji, żeby nie robić takich globalnych zmian co do nazw. I ostatnie pytanie od pana Jacka, pan Jacek Smutek. Jak system może widzieć inne zużycie niż faktyczne? To ja zadam pytanie inaczej. A czy jest na sali ktoś, którego system widzi realne zużycie w czasie rzeczywistym? Nie wydaje mi się, ponieważ rozchody przeważnie puszczane są w nocy, kiedy nie ma żadnych ruchów na indeksach, ponieważ w ciągu dnia, kiedy tych operacji w systemie jest bardzo dużo, kiedy są zamykane joby, zlecenia produkcyjne, faktury i tak dalej, bardzo dużo się dzieje w systemie, dlatego część pewnych operacji odkładana jest na te okresy przestoju, tak, serwera, kiedy nie pracujemy, i wtedy faktycznie jest robiony rozchód. W różnych firmach to różnie działa. Czasami po zamknięciu joba jest robiony rozchód, czasami raz dziennie w nocy i wtedy system ściąga cały zapas w nocy. Nie wiem, jak działają wasze systemy, aczkolwiek nie spotkałam się jeszcze z systemem, który robiłby wszystko na bieżąco. Myślę, że na tą chwilę z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie wam dziękuję za wasze uczestnictwo, dziękuję za zainteresowanie i za pytania i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze pewnie gdzieś na naszej zakupowej drodze, może na jakiejś konferencji, może kiedyś będziemy prowadzić wspólnie jakiś fajny projekt. Chciałabym was teraz zaprosić na kolejną część. Z mojej strony to wszystko, żegnam się. Dzięki, miłego popołudnia. Cześć.